Siema, witam was serdecznie w sobotę w ten mroźny dzionek, może nie minus 20, nie minus 16, ale minus 4. Najwyższa temperatura, która ma być tu osiągnięta, zobaczymy jak będzie dalej. Co w ekipie? Przyjechała niespodzianka, żadne kury. Do zobaczenia za chwilę. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Ha! Wyleciały szałaputy. No i co? Dotarł. Miałem odwiedziny widza. Mój ogród serdecznie pozdrawiam i jeszcze raz serdecznie dziękuję. Przyjechał materiał obiecany na budowę wolier. Papa się cieszy, uwierzcie. Doceniam takie gesty i to bardzo. Po prostu ino się tylko cieszyć. O, leci smok. Są to i belki, deski tu jeszcze do ocieplenia. Po prostu jestem mega happy, więc niedługo ruszamy z budową. Naprawdę. Serce się raduje, jak się widzi takie rzeczy. No, nie ukrywam, naprawdę się raduje. Więc niedługo zaczynam. Myślę, że zacznę sobie od poniedziałku to robić. Zobaczymy, co będzie. Biała niespodzianka raczej na ten weekend nie dojedzie. No ale cóż, mamy to. To jest ważniejsze, że tak powiem. Dla mnie bardzo. Cieszy oko. Więc ino się też cieszyć. Więc wielkie dzięki. Mój ogród, nie będę zdradzał danych. Za ten podarunek mega się przyda. No i czekaj na oddzięczenie się na wiosnę, a w sumie jeden pan będzie już zostawić ślad w pierzastej ekipie. Krzycha pojechał razem z moim ogrodem do nowego domu. Co? Można? Można. Serce za serce, jak to się mówi. Prawda, Hades? Nie, ty nie wiesz, co to jest. Dobra, widzimy się już w kurniku. Zobaczymy, jak kury przeżyły sobie mrozik, prawda? To zobaczyska. To tak, dachy już przyniesione, moi drodzy. No i tu mój ogród, 4 woliery będą na pewno, więc wielkie, wielkie dzięki. Dojeżdżałem też już materiały reszcze, że tak powiem, siatki i tym podobne. Siatka w ogóle dzisiaj przyjechała, zaskoczenie. Maluchy teraz wyżerę, wszystko ma. Powiem tak, był minusik, w stodole oczywiście woda pozamarzała, tutaj nie, no to wiadomo. Ale w ogóle, moi drodzy, hit hitów. Tak narzekałem na moje kuropatwiane. Tu już w ogóle mamy 10 jajek. Moje drogie panny się tutaj sprawują. A moja droga kuropatwiana kurka, która została tutaj, zniosła pierwsze jajo. Nie wiem, czy to twoja sprawa, że ta panienka stwierdziła, że zniesie jajo. Ja w ogóle muszę coś zobaczyć, ale jestem na 90% pewny, że to jest moja młoda. Pokaż nóżki. No tak, tutaj jest jajo, na pewno ona, bo słyszałem ją, nie dała o sobie zapomnieć, to jest moja kura, więc jupi jej, powiem szczerze, jupi, jupi, radość jest nieziemska, że pierwsze jajo jest, nie wiem co jej wzięło, ale gratulacje, no na razie i tak mam dosyć dużo czasu, żeby inkubować następne, ale, co, ino się cieszyć, prawda? Tutaj, jak widzimy, towarzystwo bardzo fajnie korzysta już prawie wszystkie z dworu, jeżeli chodzi o te. No radość nieziemska, niech korzystają, drogie panie. Ten pan dzisiaj przelazł i tu oczywiście z tym ziomkiem się naparzał. Nie wiem, jak on to zrobił, ale zrobił. Nie wiadomo jak. No, mrozik jest. O, widzę, że kaczki już sobie poradziły z lodem, więc jest superancko. Dobre niuniki. I tak, więc pierwsze jaja brach. Dzień pełen wrażeń. Dzień dobry. Dobry. Tak, tu będą woliery. Niedługo szły. Ja oczywiście pierw przygotowania, jeszcze wszystkie materiały muszę zebrać. Raczej w poniedziałek się tego nie da zrobić. Ale myślę, że już niedługo da. Więc będę stawiał. No i po pierwsze muszę odpuścić mróz, żeby mógł wyrównać ziemię. Na tą chwilę nie za bardzo on ma taki pomysł, żeby odpuścić. Więc zobaczymy. Zresztą widać, jakie tu jest kretowisko, bambanisko, niezłe. Tak, pojechał, z moim ogrodem pojechał jeden kogut Izabel. Pierwsza część jakby podziękowań. Za to po pierwsze, że za transport, bo moi drodzy, 200 km przejechać.
No to odwaga, jakby powiedzieć, inaczej poświęcenie, więc jakoś odwdzięczyć się trzeba. A jestem takim człowiekiem, że raczej wypadałoby. Ale tak jak mówiłem, do każdej cegły dodam swoją zaprawę, więc tak jak przypominam, zniżka i tym podobne jest tam. Więc Andrzejek ma się bardzo dobrze, opatrzcie, naparza się z tym, znowu wieśniak jeden. Tutaj BSO są same, bardzo dobrze sobie dały radę wieczorem, mimo tego mrozu. Dzisiaj ma być największy minus 5, żadna też tragedia, więc nie ma co panikować. O, ten też, ten nie odpuści, moi drodzy, nie odpuści. No i tak, nowa krew już jest dzisiaj, prawdopodobnie jak będę w SIL stawiony, ale nie u mnie, ona poczeka trochę, zamian do mnie dojedzie, to raczej za 3 miesiące może, ale jest, moi drodzy, więc jest, no, piękny dzień, cieszę się bardzo. Ważne, że wszystko jest zdrowe, nic mi tu nie harczy, znaczy psikać psika, przeziębiły się państwo, ale reszta, że tak powiem, płakać nie ma co. Jak to jest tam u was? Aha, dzisiejszy hashtag to deska i drugi ogród. A co? Więc to są dzisiejsze hashtagi. Patrzcie, jak tam te wieśniaki się naparzają. Więc co, robota będzie ruszała. Patrzcie, one w tej... Tu jest twarda ziemia, wy się w tym kąpiecie. No tak, kaczuchy. A gdzie druga bieguska? Tam. Wreszcie ród macie rozwalony. Co nie? Rozwalił się, bo rano to był jazda na łyżwach. Myślałem, że pękny śmiech. Co, gęsiołki? Tu sianko porozwalały, trochę powyjadały, trochę nie? Co to ma być? Może kulturalniej troszeczkę? No tak. Jestem ciekaw, kiedy w ogóle się zaczną państwo nosić. Ale nie będzie dzieci. Nie zostawiam waszego pokolenia, żebyście się nie nastawiły na powiększenie rodziny. O, tutaj się jedna kura mi pożarła. Patrzcie, no. Nie odpuszczą sobie chłopaki. Hello! No i te maluchy. Tak, wy możecie korzystać. Teraz macie święty spokój od kogutów, to i korzystacie, co nie? Odejdź. Andrzej, nie bądź już taki, wiesz? A ty, Franio, Kamilek, mały, uspokój mi się tu. Boże. One już nie są moje, więc po mnie, po właścicielu nie poszły. Nie powiem po kim. A niech będzie. A patrzcie, na cylki dzisiaj fajnie sobie też powychodziły. Chyba faktycznie odczuły bazę, że można se poryć. No tak, Silunie, no, moje lalunie malutkie. No tak, ty ładny jesteś, no chłopie, dobrze jest. Jak tam u was, jak tam zima? Dalej minusy? Dajcie znać, ile u was minusów zabłysło na termometrze. Jestem ciekaw, jak tam kurki przeżyły to wszystko. U mnie, no mówię, minusów większych raczej się nie zapowiada na tą chwilę, wręcz nawet 5-6 stopni w przyszłym tygodniu. Więc zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Patrzcie, jak kurki sobie w ogóle poradziły fajnie z gnojownikiem, nie? Wy to jesteście armagedonki. Ryjcie, ryjcie, ryjcie. Tu są same witaminki, tak? Witaminki, niech mnie hajtują, że to nieprawda, dla mnie prawda. Nic się nie stało w tamtym roku, to i w tym roku nie stanie. Ryjcie. Co, kaciuśki? Widać, że te razem, a tamta pyla ze swoim. Zobaczymy, co tu jeszcze. Ja już dałem wszystkim jeść. Wszyscy ładnie jedzenie dostały. Zadowolone państwo. Patrzcie, a te się dalej piorą. Tak. No, Izabelek został jeden, ten już ze mną zostaje. Do końca. Tamten będzie miał laski. Będzie ozdobą ogrodu, podwórka. I niech służy mu. Niech mu służy, chłopakowi. Nie ma co żałować, niech idzie pokorzystać. A co? Powiem wam, czasem wolę, szczerze mówiąc, oddać koguta tam, gdzie będzie miał dobre miejsce, niż tak czasem przeznaczyć na rosu, czy oddać w niepewne miejsce za grosze. Więc czasem tak po prostu mam. Co tam człowieka? Człowiek zrozumie? Nie do końca zawsze. Patrzcie, nie odpuszczam sobie, nie odpuszczam. Co? Bodzio? Bodzio? Trzy chłopaki biedne, bez panienek, jakim to prawem, co nie? Tak to wygląda u mnie. Kurki, mam nadzieję, że sobie fajnie poradzą. Tu musiałem niestety plandekę zdjąć. Przejdziemy. A nie przejdziemy tak łatwo. A, czekajcie. Dobra, jestem. Tutaj też, ale tu spokojnie. Aha. Wiem, co miałem zrobić. Może mi się uda to zrobić jedną ręką. Muszę zabrać, że tak powiem, na te mrozy krzędę, bo ona tu jest mało potrzebna. Nie, nie uda mi się jedną rękę, bo ona jest ciężka. Chodzi mi o to, żeby zabrać, żeby panny
sobie siedziały w jednym miejscu. Cieplej będzie niż to. W ogóle fajnie jajeczka zniosły. A tutaj, moi drodzy, belek, może tak dużo się nie wydaje, one mają odległości około 4 metrów. Tak to wygląda. No to będzie działanie, będzie, będzie. Jeszcze raz wielkie dzięki, mój ogród. Serdeczne pozdrowienia od ekipy. No, serce się raduje, jak ja to mówiłem. Ale zresztą serce się raduje za to, że i tak oglądacie mój kanał i całą oglądacie życie prężastej ekipy Krzycha. W szczególności lubię komentarze, ale się pozmieniało. Można by było książkę napisać, szczególnie od widzów, którzy już są ze mną kupę czasu. W sumie to wy jesteście motywacją, ci pierwsi praktycznie widzowie, motywacją do tego, żeby działać dalej. Nie mówię, każdy jeden widz jest wyjątkowy, więc jeszcze raz wielkie dzięki za to, że jesteście. I naprawdę wielkie, wielkie dzięki. Może za dużo dziękuję używam, ale co, tak piękne słowa to tylko używać. Co nie? Jakie jest wasze zdanie? Też lubicie używać tych słów? Czy nie, po drodze wam? Dajcie znać. Trzymajcie się, pamiętajcie o łapce w górę. Bądźcie ze mną, w dół też mogą być. Każdy ma prawo do swojego gustu, więc dzięki bardzo. Mam nadzieję, że dotrwaliście do tego momentu. Jak dotrwaliście do tego momentu, wpiszcie. Aż tak, sobota. Dzięki bardzo, trzymajcie się. Wiem, że niewielu was będzie, że dotrwałem do tego momentu, ale mam nadzieję, że będziecie, prawda? Imbir, edy, tak, sznurówka, zapomniałem. Dobra, trzymajcie się. Pozdrawiam.